Dzień dobry przede wszystkim, oczywiście. Ja przyjechałem z Gdyni prosto z festiwalu filmowego i mówiąc szczerze, to jest pouczające, że mam takie poczucie, że wyjechałem z domu starców i przyjechałem gdzieś, gdzie świat się rodzi na nowo i to może powinno być takim przewodnim hasłem tego, o czym będę opowiadał. Ja będę opowiadał oczywiście z perspektywy domu starców, bo innej nie posiadam. Zatytułowałem to spotkanie prowokacyjnie, bo mówiąc szczerze, nie wiem, co ja tutaj robię, no bo tak naprawdę ja nie jestem człowiekiem słowa, człowiekiem obrazu i w dodatku moja rola przeważnie jest rolą współtwórcy, który w dużej mierze musi dopasować swoją wizję do tego, co wyobraził sobie na początku scenarzysta, a potem egzekwuje reżyser. Różnie to się odbywa, to zależy od systemu pracy, ale tak naprawdę moja rola to jest rola prostytutki, która stoi na rogu i wypełnia życzenia klienta. Ale tak jak w każdym zawodzie są prostytutki, panie, może brzydkie słowo, panie, które wykonują ten zawód jak artystki, są takie, które wykonują go no, na poziomie rzemieślniczym. Ja nie stawiam sobie tu żadnych komplementów, natomiast ten tytuł mojego spotkania wynika stąd, że żyjąc długo, człowiek ma różne doświadczenia i moje życie to zawodowe dzielę na dwa kawałki. I napisałem o tym winie tylko dlatego, że parę lat temu byłem zaproszony do Kopenhagi na takie sympozjum operatorów i tematem tego sympozjum była inspiracja. A to ja. I ponieważ tam wykładam w tej szkole w Kopenhadze, wykładałem, to jako potraktowany jako gość, to moje wystąpienie miało być na sam końcu. No i oczywiście moi słynni koledzy z całego świata mówili o najróżniejszych inspiracjach, które mają. Oczywiście była i literatura wymieniona i niektórzy się inspirowali muzyką, niektórzy malarstwem, niektórzy musieli wykonać setki zdjęć, żeby zrobić, potem zbudować sobie jakąś ideę, jak mają fotografować dany film. Także jak przyszła kolej na mnie, no to ja właściwie mogłem tylko powtarzać to wszystko, co przed chwileczką usłyszałem. No i tak w odruchu powiedziałem, że moją inspiracją już od szkoły filmowej był alkohol i że ja dzielę swoje życie na dwie części. Część, kiedy ten alkohol to była wódka, a potem druga część życia to było wino czerwone i dokładnie wiem, w którym momencie to się pojawia. Gdzie ta zmiana nastąpiła? Oczywiście zacząłem od ekonomii, że kiedyś nie było mnie stać. Wódka była tania w komunistycznej Polsce, a potem już było mnie stać, ale tak naprawdę to czerwone wino, ta inspiracja czerwonym winem pojawiła się w konkretnym momencie. I tutaj chcę Państwu powiedzieć kolejną anegdotę, historię, która związana jest z tym, jak rozpocząłem to moje, tutaj mam nadzieję, krótkie wystąpienie. Liczę na Wasze pytania raczej niż na moje gadulstwo. Kieślowski, jak chciał robić dekalog, to sobie wyobrażał, że będzie robił z jednym operatorem, ale w tym czasie nikt z nas nie chciał robić seriali, bo one były realizowane w Polsce na taśmie 16 mm. No krótko mówiąc, efekty były marne. Raczej byliśmy skłonni ci tak zwani dobrzy operatorzy, żeby robić filmy fabularne. A byłem z nim na wakacjach na nartach, właśnie przystępował do tego i myślę, że taki był jego zamysł, że mnie przekona, żebym robił ten dekalog. A ja oczywiście odmawiałem. W związku z tym wymyślił inny trik, powiedział, no w takim razie przynajmniej dwa filmy, żebyś zrobił z tego całego dekalogu. Też nie chciałem, no to przynajmniej jeden. I ja teraz zaczynam tą całą serię od krótkiego filmu o zabijaniu. Może ty nic nie robisz, jeździsz na nartach tutaj, może byś tutaj przyszedł, pojechał ze mną i zrobił krótki film o zabijaniu. Ja mówię, Kisiel, ja tego nawet nie mogę czytać, no to ohydna historia. No. Połowę filmu młody człowiek
morduje taksówkarza, a potem drugą połowę filmu go wieszają w więzieniu. Ja, to jest moje życie, się nie będę w tym bagnie maczał. No on mówi, no dobrze, ale to jest dobry scenariusz. Ja mam w nosie, to jest moje życie, nie chcę tego robić. No ale on był bardzo uparty, ja wtedy powiedziałam mu, że coś, co mogłem wtedy tylko powiedzieć, bo na świecie jak mi proponują film, który mam zrealizować, a nie mam ochoty go zrobić, no to mówię o stawce, która jest niemożliwa do zapłacenia, no i wtedy mi dziękują. A w Polsce komunistycznej, bo to jeszcze był taki okres jeszcze schyłkowej komuny, myśmy mieli stałe stawki i dyskusja o pieniądzach była bezprzedmiotowa. W związku z tym zastosowałem inny chwyt i powiedziałem, no dobra, mogę ci zrobić jeden film. Bo ja mam tutaj filtry, robiłem swoje własne filtry do kamery zmieniające obraz i chciałbym go zrobić na zielono, a przy okazji stosować różne filtry przejściowe. On jako reżyser nie bardzo rozumiał, co to są przejściowe filtry, ale zrozumiał zielone. Mówi, ja robię serial, jak ja mam mieć jeden z nich zielone gówno? Ja mówię, jak nie chcesz, to twoja sprawa. No i w ten sposób załatwiłem mój cel, czyli byłem wolny robienia zielonego gówna. No ale Kieślowski był uparty i następnego dnia powiedział mi, przed wyjazdem swoim musiał już jechać do tej produkcji, powiedział, właściwie doszedłem do wniosku innego. Jak ja będę robił 10 filmów, a ty chcesz robić zielone gówno, to ty będziesz za to odpowiadał, a nie ja. No i musiałem pojechać robić zielone gówno. Byłem bardzo zły i stosowałem filtry przejściowe w sposób bardzo agresywny. Filtry przejściowe to są takie filtry, które przyciemniają część obrazu. W tej chwili to można zrobić w postprodukcji, w komputerze, a wtedy tego nie można było robić. A ja w sposób dramatyczny wsadzałem, także ściemniałem pół ekranu, no prawie że do czerni. Jak zobaczyliśmy pierwszy dzień zdjęciowy, to Krzysztof wyszedł trzaskając drzwiami. Ja właściwie no, pomyślałem, że może ja powinienem zapłacić, żeby jeszcze raz to nakręcić, bo to się wyglądało chydnie na ekranie. Ale drugi w nocy dostałem telefon, przyjechałem do wytwórni, bo Krzysztof mnie poprosił, żebym przyjechał natychmiast. Już nie tak ponurym głosem, jak się spodziewałem. Jak on to miał w zwyczaju, podmontował te materiały. Jak zobaczyliśmy, to się okazało, że jak to jest podmontowane, to w coś tym jest. No i ten film, zrobiony w tak drastycznie odmienny sposób, wylądował na festiwalu w Cannes. Ja dostałem najciekawszą recenzję w swoim życiu. Film polski o karze śmierci, sfotografowany w obrzydliwym kolorze moczu. Bardzo mi się to spodobało i pamiętam i powtarzam, że nikt tak celnie nie napisał recenzji o obrazie, bo przeważnie recenzje filmowe polegają, że się 90% pisze o wartościach literackich i napisane ładnie sfotografowane przez Sławomira Jadziaka. No to jest przeważnie tyle poświęcają stronie wizualnej filmu, a jest ona niewątpliwie ważna. Opowiadam Państwu tę anegdotę dosyć długo i nudno, ale chcę powiedzieć, że wtedy urodziłem się na nowo, bo wtedy zauważyłem rzecz, która jest sprawą, która was może w mniejszym stopniu dotyczy, bo wy macie pewną doraźność w waszych działaniach, a my zachodzimy w ciążę. I ta ciąża jest warta kiedyś w Polsce 1 000 000, 2 000 000, a na świecie jak się robi 100 000 000, 150. Ten ciężar odpowiedzialności polega na tym, że mamy ciężarek na głowie, który w jakiś sposób cenzuruje nasze pomysły. I mamy naturalną skłonność do kopiowania. Zaczynamy kopiować innych. To kopiowanie jest obecne wszędzie na świecie. I na pewno znacie to z waszej własnej działalności, że bardzo często to, co gdzieś czytacie, czy ktoś, co pisze, jest echem czegoś innego. Tak naprawdę artysta rodzi się w tym momencie, kiedy znajduje pewną równowagę między tym, co jest wymogiem i oczekiwaniem widowni, jego odbiorców, a jednocześnie jego własną oryginalnością, że wytacza swoją własną ścieżkę. W wypadku filmu i w wypadku obrazu jest to szczególnie dotkliwe i szczególnie trudne, bo mamy te filtry różne polegające na ciśnieniu pieniędzy. Jeżeli ja siedzę w sali projekcyjnej, gdzie się ogląda, robi się korekcję barwną Harry Pottera, ja mówię, koloryście, zrób troszeczkę tutaj bardziej zielono, wracając do tego samego koloru. I on powoli to robi i słyszę z tyłu, jak szepcze żonka reżysera do producenta, darling, it's too green.
to Green, mój producent. I oczywiście no, nie mogę walczyć z 200 czy 300 milionami dolarów, bo jest to mecz z góry przegrany. Więc zmieniam posłusznie na troszkę mniejszą ilością zieleni. Cały ten proces, kiedy ubieramy słowa w obraz, jest procesem bardzo skomplikowanym, bo mamy do czynienia z czyjąś wrażliwością literacką i on sobie wyobraża to na pewno inaczej. Ja oczywiście uważam, że jako ten, który ubiera ten film, który wkłada mu jakiś kostium, mam prawo do dowolnej interpretacji i oczywiście muszę ją trzymać w ryzach. W kinie te ryzy, i to pewnie też macie z tym do czynienia, polegają na gatunkowości. Polegają na tym, że jeżeli widz stoi przed multiplexem i ma ileś tam plakatów przed sobą, to on konfrontuje swoje własne oczekiwania, swój własny stan psychiczny w stosunku do tego, co zapowiadają plakaty. Jak jest, nie wiem, ma ciężkie problemy w pracy, jest mu źle na świecie, no to wybiera pewnie komedię romantyczną. Jak nudno jest, to odwrotnie, szuka czegoś, co jest bardziej dramatyczne, to możemy to bardziej poważnie analizować, ale generalnie rzecz biorąc, ten zespół oczekiwań przekłada się na tym, co jest prewizualizacją oczekiwań. Czyli my wchodząc do kina, wiedząc, że to ma być science fiction, z góry mamy pewien zespół obrazu, bośmy oglądali miliony science fiction w naszym życiu. I tutaj dotykamy czegoś, co jest na przecięciu tego, o czym mówiłem przedtem, i że z jednej strony strasznie ważne, żeby wytyczyć własną ścieżkę, żeby spróbować nie kopiować innych, ale z drugiej strony pewien nadmiar eksperymentu, przekonanie głębokie, z czym bardzo często mamy do czynienia, że możemy zrobić wszystko i że zbawimy świat naszymi pomysłami, jest zgubne. Między ekranem i publicznością, jeżeli nie ma ładunku emocjonalnego, to ta rzeczywistość znika. Ta rzeczywistość istnieje tylko wtedy, jeżeli płynie emocja z ekranu. Jeżeli tej emocji nie ma, ludzie klik, przechodzą na inny kanał, w waszym wypadku szukają innego blogu czy wideoblogu, albo wychodzą z kina, jeżeli siedzą w sali kinowej. Czyli ten rodzaj balansu, który jest szalenie potrzebny, bardzo pomaga. Ale jeżeli to analizujemy bliżej, to zauważamy i te filmy, które myślę każdy z was ma takie doświadczenie, że ogląda jakieś filmy, być może nie analizujecie tego, ale jeżeli wam się podobają, jeżeli skonfrontujecie, oglądniecie to jeszcze raz, bardzo często zobaczycie, że te najlepsze filmy wytaczają jakby swoje nowe drogi, bo jeżeli mówimy o typowej kodyfikacji hollywoodzkiej, to już tam Felliniego, mówiąc o starym, ale bardzo takim odrębnym wizualnie artyście, już się tam nie znajdzie. Zresztą w ogóle myślę, że pewna unifikacja w dużej mierze nastąpiła, jest znacznie mocniejsza w tej chwili niż była ona kiedyś, że tacy twórcy jak właśnie Fassbinder, Antonioni, że możemy znaleźć jakieś odpowiedniki obecnie w kinie światowym, ale no jest to na pewno nie tak do końca prawdziwe. Nie tak do końca intensywne i tak oryginalne i tak przenikające nas kompletnie nową wizją i nowym spojrzeniem. Czyli ta rzecz, którą opakowujemy film, funkcjonuje tylko wtedy, jeżeli potrafimy nie zawieść oczekiwań widzów, ale jednocześnie wytyczymy coś, pokażemy coś, co ich zaskakuje. I bardzo jest interesujące i często zauważam, że o tym się zapomina i myślę, że wy macie większą wiedzę na ten temat, ale w szkołach filmowych rzadko to widzę, że między obrazem, czyli możemy powiedzieć dramaturgią wizualną, a dramaturgią słowa istnieje konflikt. Bardzo poważny konflikt. Ja zawsze opisując ten konflikt robię coś takiego. Pokazuję tak złożone ręce i te ręce opisują dwie linie. Ta linia, ten wykres, to jest wykres słowa. Widz kupując bilet do kina, kupuje, daje nam kredyt. On czegoś oczekuje. Bo on wie, że odległość między jego własnym życiem
i tą unifikację emocjonalną musi zająć pewną ilość czasu. On wie, że widz musi, że autor opowiadania musi przedstawić bohatera, musi przedstawić jego świat, musi przedstawić jego dramatyczny problem i dopiero wtedy zacznie wchodzić w tą rzeczywistość, zacznie zapominać o swoim świecie. I to jest ta krzywa, oczywiście upraszczam to bardzo, to jest ta krzywa słowa w kinie. Natomiast autor obrazu odwrotnie. My wszyscy jesteśmy zwierzętami. Człowiek, który pierwotny, idąc przez dżunglę, widząc innego człowieka, w ciągu ćwierć sekundy miał trzy wyjścia. Zabić, uciec albo przejść obojętnie. Ten mechanizm taksacji, oceny tego, co wokół nas jest, jest permanentny. Dlatego przekładając na obraz, zderzenie z pierwszym obrazem kina, filmu, blogu, wideoblogu, przepraszam, jest tak istotne, bo to ma zatrzymać naszą widownię. Czyli te skrzyżowane ręce mówią o tym, że czym silniej atakujemy naszą publiczność na początku, tym mocniej ją przywiązujemy do naszego utworu, bo oni oglądają coś, czego nie widzieli nigdy przedtem. Tutaj możemy sobie pozwolić na nadzwyczajną oryginalność. Często możemy sobie pozwolić na rzeczy, które niewiele mają wspólnego z samą historią, a w jakiś sposób dotykają naszego premisu. Premis jest po polsku przesłania. Czyli to zderzenie pewnego czasu, który dajemy w opowiadaniu i ataku wizualnego jest taką kwintesencją czegoś, co ja nazywam zrozumieniem mechanizmu dramaturgii wizualnej. Czym bardziej się posuwamy w głąb, dlatego ta krzywa pada w dół, kamera powinna być bardziej funkcjonalna, powinna służyć historii. Nie ma potem już czasu na ekscesy, na dodatkowe rzeczy, na piękne widoki, na rzeczy tylko dlatego pokazane, bo są atrakcyjne, bo widz tego nie oczekuje. On już jest w historii, on chce podążać za bohaterem, za intrygą i nasze wygibasy nie bardzo go interesują. Oczywiście powinniśmy utrzymać pewien poziom, trzymać się pewnego, co określamy, stylem filmu, ale atak wizualny powinien być na początku. Mówię to wszystko dlatego, bo zakładam, że państwo, którzy przeważnie piszecie, i w jaki sposób zbudowaliście swoje środowisko, świadectwo tego spotkania, myślę, że w pewnym momencie będziecie chcieli wyjść z tej klatki. Zresztą w ogóle świat tak się dynamicznie zmienia, że za chwilę pojawi się coś nowego. Pojawi się, umiera. Wielu z was pewnie myśli o tym pisząc, że może to, co piszecie, tylko używając słowa, w przyszłości możecie zmienić w jakieś nowe formaty. Przyszłość jest nieoczekiwana i czeka tuż za rogiem w postaci jakichś nowych rzeczy, chociażby w postaci nowych technologii. Często jest tak, że pojawiają się nowe technologie i nie ma żadnego kontentu. Artysta, który w tej chwili siedzi tutaj na tej sali, powinien sobie wyobrazić, co będzie za chwilę. W ciągu mojego życia wszystko się zmieniło. Jak zaczynałem w szkole filmowej, to kamerę się kładło na statyw za pomocą czterech osób, a dolka do jazdy ważyła ponad tonę i musiało paręnaście osób ją kłaść na szyny. A w tej chwili każdy ma kamerę w swojej kieszeni. Stała się narzędziem bliskim maszyn do pisania czy pióra. Nie mówiąc o tym, że za chwilę już pojawią się dużo bardziej precyzyjne narzędzia interakcyjne. Już nie będą one dotyczyły gier komputerowych takie, jak w tej chwili ją sobie wyobrażamy, tylko za pomocą tych narzędzi będzie można robić prawdziwe interakcyjne utwory. Namawiam na to myślenie, bo ja w pewnym momencie swojego życia postanowiłem zrezygnować z pracy na planie i poświęciłem się budowaniu takiej inicjatywy, takiego miejsca, które ma za zadaniem, żeby spotkać się interdyscyplinarnie. Zapraszamy do Krakowa co roku i programistów, i artystów, filmowców, i game developerów, i kompozytorów, i aktorów. Przyjeżdżam co roku 300 osób i to jest fantastyczne zgromadzenie, bo oni nie przyjechali w jakimś konkretnym celu. Natomiast wszyscy, przyjeżdża co roku około 300 osób,
mają takie poczucie, że przyjeżdżając tam coś z czymś ciekawym się zderzą, a my jednocześnie dostarczamy im sprzętu za, w zeszłym roku mieliśmy sprzęt za 5 milionów złotych, bo korporacje dostarczają nam swoje najnowsze urządzenia, bo uważają, że warto akurat u nas je promować. Do tego doszło, że wracam właśnie z festiwalu, który kosztuje majątek, nawet nie będę wymieniał sumy, a my bardzo skromnie wydajemy pieniądze, ale gwiazdy to do nas przyjeżdżają. W zeszłym roku była Natalie Portman, w tym roku w sobotę przyjeżdża do nas Juliette Binoche, bo oni wszyscy kiedyś zaczynali. I dokładnie świetnie reagują na to, żeby przyjechać i stymulować tych, którzy są na początku, przed początkiem swojej kariery. One mają dosyć czerwonych dywanów i taka atmosfera kampusu powoduje, że się pojawiają i bardzo dobrze reagują na to hasło przyszłość, bo też mają nieco dosyć tego, co jest wokół nich. Ja, będąc tu zaproszony, tak naprawdę dokładnie do końca nie wiem, o czym mówię, no bo tak po łebkach przeskakuję po tematach. Pomyślałem sobie, że to jest jakby najważniejsze przesłanie, żeby myśląc o przeszłości, szukać takich miejsc, gdzie tą przyszłość, że przyszłość się poszerza. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że decyzje o przyszłości będą na przecięciu programisty i artysty. To są te dwa rodzaje kompletnie innego myślenia, ale z tego zderzenia, z tego spotkania artysty i programisty może wyniknąć coś, o czym jeszcze nie wiemy, co nagle się dopiero pojawi. Nie ma takiego miejsca w Polsce, nie ma takiej uczelni, nie ma takiego terenu, oprócz oczywiście jakichś prywatnych, małych grup, firm, gdzie ci ludzie się spotykają. My nie ograniczamy się tylko do wykładów i faktu, że przyjeżdżają nas ludzie i kręcą, ale też budujemy narzędzie i teraz poproszę, chcę wam pokazać parę obrazków, bo to jest ciekawe, jeżeli byście państwo chcieli kiedyś realizować film w sposób eksperymentalny, macie jakieś scenariusze, to my szukamy materiału i chcę wam pokazać parę obrazków. Natalie Portman przyjechała w zeszłym roku do nas i wszystkie gazety światowe odnotowały, że przyjechała na film Spring Open w chic manteau. O niczym więcej nie pisali. Jak widzicie, ja mam to samo manteau, co miałem w zeszłym roku i jakoś z niego nie wychodzę, bo oszczędzam na Cinebus, który stoi w głębi. I tutaj muszę przeskakiwać szybko, bo to jest prezentacja, którą miałem w Gdyni, żeby wam pokazać parę obrazków, bo zbudowaliśmy, nie mówimy o przyszłości w kategoriach tylko i wyłącznie teoretycznych, to zbudowaliśmy autobus, który jest mobilnym studiem filmowym. Tam można film przygotować, bo zakładamy, że warto robić prewizy, brudno filmy, no, po polsku mówiąc. Tam można go zrealizować i zrobić całą postprodukcję. Zakładamy takie niepotokowe realizacje filmu równoległe. Nie chcę wam zawracać tym głowy, bo to nie jest wasz temat. To wygląda w ten sposób z góry model, ale to już jest zbudowane. Cały ten kompleks stanął w Gdyni. Wyjechaliśmy od Solarisa, bo Solaris budował ten autobus, budował przez ostatnie 2 lata, ale wyjechaliśmy 10 dni temu, także to jest absolutnie nowe. Wszystkie departamenty się mieszczą. Na pierwszym planie tam są 10 te zielone foteliki, jest część aktorska. A po prawej stronie w głąb idą różne wideo, village, tam gdzie reżyser ogląda dźwięk i cała postprodukcja z drugiej strony. Tu różne modele tego, nie będę, a tak ten autobus wygląda, jak wyjeżdżał z fabryki, z dużym bagażnikiem, z anteną, przesyłanie bezprzesyłowo obrazu i tak dalej. To nie jest przedsięwzięcie komercyjne, to jest przedsięwzięcie studyjne. Szukamy pomysłów, szukamy materiałów literackich, szukamy czegoś, co możemy za pomocą tego zrealizować. Bardzo was zachęcam do współpracy. Macie pomysły, macie scenariusze. U nas na Film Spring Open grupą scenariuszą opiekuje się Krzysztof Rak, scenarzysta Bogów. Zapraszam. A jednocześnie nie zapominamy o tym, żeby gdziekolwiek się przebyć w tym zawodzie, trzeba realizować różne rzeczy. I mówiąc szczerze, dziwię się tak późno, zaprosiłem dzięki Kubie Marczyńskiemu, dyrektorowi kreatywnemu Wiosny, zaprosiłem youtuberów, także w tym roku będziemy mieli grupę youtuberów na plenerach.
którzy będą realizowali film reklamowy dla Szlachetnej Paczki, więc myślimy też, żeby to zgromadzenie artystów służyło czemuś, bo uważamy to za bardzo ważne. I zapraszając youtuberów, liczę na to, że naszym filmowcom, młodym filmowcom, którzy ciągle tkwią jedną nogą w XIX-wiecznej koncepcji, że zrobili arcydzieło i ludzie teraz będą walić do kina rękami, nogami, że akurat właśnie youtuberzy uświadomi mi, na czym polega możliwość, na czym, jak trudno jest zdobyć widza. Czasami się to szybko udaje, ale dużo trudniej jest go utrzymać. To jest rzecz, którą młody filmowiec, młody absolwent szkoły filmowej naprawdę nie ma zielonego pojęcia i bardzo cieszę się na to spotkanie, że przyjeżdżają do Was, a ci z Państwa, którzy się interesują filmem, serdecznie zapraszam, bo mi pozwolono tylko gadać godzinę, już jest 48 minut, a jeszcze może chciałby ktoś zapytać jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Ja jestem głuchy, także pytajcie głośno, dobrze? Bo... Dobrze widzę, ale słabo słyszę. Panie profesorze, Jacek Kotarbiński, ja mam prośbę, może nie tyle samo pytanie. Czy pan profesor zgodzi się na drobny eksperyment? No jaki, zależy jaki. Nie będę się rozbierał. Panie profesorze, nie dysponuję kamerą ze statywem kilkutonowym, ale dysponuję kamerą w tym iPadzie. Czy pan profesor zgodziłby się na eksperyment 30-sekundowy pod nazwą Zrobię 30-sekundowy film, w którym wezmą udział osoby, które tutaj uczestniczą. Pan profesor to sfilmuje. Aha. No. Ja później poproszę fakturę, no nie będę miał wyjścia. Aha. Może kiedyś spłacę. Aha. No dobrze, ja mam od razu... I pełna improwizacja. Ja mam od razu pomysł. Proszę was wszystkich na scenę. I wszyscy staniecie w takim samym grupowym zdjęciu jak zawsze. Ja będę fotografował z tamtej strony, ale będziecie stali do mnie plecami. Czy pan profesor da radę obsłużyć? Tak, przepraszam, zapytam. Chodźcie, chodźcie. A ja już wytłumaczę. Wszyscy, proszę. Ale byłoby lepiej, że pan operuje, bo ja będę musiał, muszę gadać. Ja będę trzymał mikrofon, panie profesorze, pan musi być operatorem. Pan musi być operatorem. Słuchajcie, i teraz poproszę was od lewej licząc, czyli od pana, który stoi w okularach, właśnie pan, żebyście głośno odliczali i każdy zapamiętał je swój numer. Czyli każdy, no tak jak w wojsku, no. Po kolei, głośno. Po kolei, podnoście rękę, żeby dwa razy nie tego. A pan ma jaki numer? 26. Dobrze wieś. No dobrze. A, jeszcze nie wyczony. 43. Już policzone? Wszyscy pamiętają? No dobrze, to ja od pana zacznę, dobrze? Uwaga. Trzeba nacisnąć ten czerwony. Cisza na planie. Mnie się ręce często po wczorajszym bankiecie, to będzie lepiej. Kamera poszła. Od 1 do 10 wszyscy podskakują.
10, 26 odwracają się do kamery i machają rękami energicznie. 30 do 40 robią przysiady. I 1 do 10 podskakuje. Podskakuje 1 do 10. Podskakuje. A teraz wszyscy się odwracają do mnie i mówią: do widzenia panu Idziakowi. Do widzenia panu Idziakowi. A ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję. No ale ja już się pożegnałem, także. Mnie nie ma. Jestem w wirtualnej rzeczywistości. Jak ktoś się interesuje Cinebusem, to tutaj mam ulotki. W której mamy taką 100% setkę praktycznie, jest gdzieś miejsce na artyzm i na ujęcie tego w jakiś taki niebanalny sposób? Ja nie jestem naprawdę specjalistą. Tak, to słyszę się. Słyszę. Znaczy, tylko mogę usiąść i usłuchać was na ten temat, bo macie olbrzymie doświadczenia. Powiedziałem, że no nie mam takich doświadczeń, nie specjalizuję się w tym. Oczywiście oglądam czasami, ale bardzo rzadko jakieś wideoblogi, ale to przypadkiem kompletnie, nikogo nie śledzę, no tak skaczę, jak surfuję po internecie. Nawet jak studenci ze mną rozmawiają, robią krótkie filmy, to ja im od razu mówię o jednej rzeczy, która jest pewnym niebezpieczeństwem i dobrze mieć tego świadomość, że szkoły filmowe uczą przez 4-5 lat biegania krótkodystansowego, robienia krótkich filmów, bo ich nie stać na długie filmy. A oni wszyscy marzą, żeby biegać maraton. Dlaczego używam porównania sportowego? No byłoby idiotyzmem trenować maratończyka, żeby biegał 100 metrów. I bardzo często ten problem jest problemem debiutantów. Ten pojazd, który wam pokazałem, między innymi zbudowany dlatego, żeby zlikwidować to, co jest absurdem. Nie ma takiej dziedziny przemysłu w tej chwili nowoczesnego, w którym nie byłoby kontroli ryzyka. Filmy kosztują miliony, a decyzje finansowe są podjęte na podstawie papieru. A my przecież wiemy, że są fantastyczne scenariusze i bardzo złe filmy. I są scenariusze takie sobie i filmy świetne. Czyli mechanizm tłumaczenia, przekładania z jednego rodzaju sztuki na drugi jest decydujący. I się powinno pojawić coś, co kontroluje to. Ja namawiam na to, żeby robić brudno filmy właśnie w tym autobusie. Nie ma żadnych powodów na to, nie ma żadnych przeszkód, żeby sceny, które są na zburzonym morzu w kabinie jachtu, zrobić w jakimkolwiek pokoju, bo wtedy skontrolujemy i postacie, i długość filmu, i dramaturgię, i strukturę jego. I też możemy zaprosić kompozytora, żeby zrobił jakąś makietę muzyki. To nie ma być bariera, żeby ktoś akceptował. To ma być wewnętrzny dokument dla całej ekipy. Bo film to jest porozumienie wielu artystów. Reżyser nie napisze muzyki, nie zagra w swoim filmie, a często, co często jest zjawiskiem, bo przecież wchodząc za tą salę, przecież ja już was wszystkich znam. Ja wiedziałam, że jak tutaj wejdę, to ja spotkam samych egoistów. No, tutaj nie ma altruistów. Jak ktoś pisze blogi własne, no to ma przekonanie o jakimś posłaniu, że to, co ma do przekonania, jest ważne. Ja w ogóle uważam, że bez wielkiego ega nie ma żadnej sztuki. No musi być coś, co powoduje, że chcemy wyjść przez front, na front i formułować jakiś komunikat. Natomiast w filmie to jest też warunek, ale naprawdę prawdziwi artyści potrafią słuchać innych. Są otwarci na ego innych, zdają sobie sprawę, co bardzo często młodzi ludzie zapominają, że prawdziwe dzieło sztuki ma swoje własne życie. To nie jest tak, że my jesteśmy twórcami do końca, a szczególnie w filmie, gdzie jest tak dużo dodatkowych artystów. My bardzo często błądzimy przez to, że egzekwujemy własne
własną wizję, którą utkwiła nam w głowie. Kieślowski nie umarł dlatego, że był słabego zdrowia, tylko on wiedział dokładnie, że musi kontrolować to, co ma. Czyli po 12 godzinach pracy na planie, ciężkiej pracy, szedł do montażowni, żeby zmontować scenę i zobaczyć, jak ona wygląda, bo tylko w ten sposób mógł zrozumieć, w jakim filmie jest. I tacy artyści jak Wajda, który zresztą zrobił świetny film, będąc naprawdę w poważnym wieku, ma tą umiejętność. Ja pamiętam, jak robiłem z nim film Dyrygent, on po 4 dniach zdjęciowych powiedział, słuchajcie, to nie jest film o Sewerynie, to jest o Kryszcie film. I robiliśmy nagle zupełnie inny scenariusz, bo nagle zdał sobie sprawę, że ona jest mocniejsza, że Krysia Janda jest mocniejsza niż Seweryn na ekranie. Nie dlatego, że on był zły, tylko tak się ułożyło. No, taka chemia się ułożyła między nimi, że nagle ona była bardziej wyraźna. I ten autobus, który wam pokazywałem przed chwileczką, zakłada to, żeby kontrolować to ryzyko już na piętrze realizacji, czyli montaż się odbywa w tym autobusie. Czyli nie ma tego potokowego, że my robimy, a potem jest montaż i już za późno, żeby wprowadzić jakieś zmiany, tylko w trakcie reżyser tutaj ogląda wideo widać, a montażysta już montuje, jeszcze jest możliwość dołożenia efektów wizualnych. Powiedzmy, no jakieś, teraz będę studentami ASP robił w Szczecinie taki film, gdzie staruszek ogląda brazylijski serial. No jedna ekipa będzie robiła brazylijski serial, a druga staruszka. I oczywiście normalnie w filmie by się robiło to potokowo, czyli jedna rzecz na za drugą i często by się to nie składało razem, a tu mam nadzieję, że im się to lepiej złoży. Ale ja tak jeszcze dopytam tak czysto technicznie, jak ogląda pan na przykład taką gadającą głowę, która o czymś mówi, to ma pan czasami takie wewnętrzne poczucie, kurczę, gdybym był na miejscu tej osoby, to inaczej bym to zrobił, inaczej ustawił kamerę, jest to w jaki sposób jest kadr, jest nie współgra z emocjami. Czy to są takie rzeczy, o których myśli pan w trakcie oglądania takich vlogów i takich naprawdę czysto technicznych aspektów? Znaczy, wie pan, no, wartość zbliżania jest piorunująca. No, jak takie jest powiedzenie, że zbliżenie w filmie to jest rentgen duszy ludzkiej. Czyli jeżeli jest aktor, który potrafi unieść to zadanie. Wie pan, no, my w filmie zazwyczaj jest jakaś tajemnica, jest jakieś napięcie pomiędzy tym, co jest tutaj i tym, co sprzedajemy. I to napięcie między tym, co ukryte, a tym, co jawne, dopiero się ujawnia u wspaniałych artystów. My wiemy, że my czujemy, że on kłamie. Ale mówi tak przekonująco, że prawie jest to prawdopodobne. No ta taka niebywała umiejętność pokazania tego, co jest w żołądku, tego, co jest ukryte. No, Binoche, która przyjeżdża do Polski w sobotę, do nas dokładnie ma taką umiejętność. Ona nigdy nie krzyczy. Czyli w momencie, gdy każdy inny by wrzasnął, ona mówi nie. Ale mówi w taki sposób, że to jest ryk. Mówi z taką jakąś wewnętrzną, szepcze z taką energią, że nas to zatyka. Także nie można podważać zbliżenia, tak zwane gadające głowy nie są pejoratywne zasady. One są pejoratywne, jak nie mają nic do powiedzenia, jak zostały źle sfotografowane, jak nie ma na nie pomysłu. Natomiast w momencie, gdy mamy kogoś fascynującego, jest takie pojęcie, które moim zdaniem jest niedefiniowalne, przynajmniej ja nie wiem, jak go zdefiniować, charyzma. Ja pamiętam, no nie mogę wam tu tak długo opowiadać, ale w każdym razie bardzo często charyzma na życie, wie pan, siedzi pan z kimś przy stoliku i czuje pan, że to jest jakaś no, niebywała osoba, działa na pana w ten sposób, a charyzma na ekranie są dwie różne rzeczy. Czyli tą samą osobę, jak pan postawi przed kamerą i zobaczymy tą twarz wielkości 4 metrów kwadratowych, nagle może kompletnie tego nie mieć. Dlatego robimy zdjęcia próbne. Dlatego szukając do roli kogoś, próbujemy testować. Wajda kiedyś powiedział na pytanie, co dla niego znaczy reżyseria, powiedział dobra obsada. No tak, mój dziennikarz, dobra obsada, ale co jeszcze? No nic więcej. Jak mam złą obsadę, to mam zły film. Choćby nie wiem, jak miał dobry scenariusz, jak dobre zdjęcia i tak dalej. Bramą emocji w kinie jest bohater. Wie pan, jeżeli my się nie identyfikujemy z bohaterem, negatywnie czy pozytywnie, wie pan, to nie kochamy czasem, czasami nienawidzimy bohatera, ale chodzi o ładunek emocjonalny. Czyli jeżeli w gadającej głowie ten ładunek jest, ta tajemnicza jest, to jest to fantastyczne.
Dzień dobry, panie profesorze. Chciałam tutaj. Wspomniał pan, że ujęcia filmowe, tworzenie filmów stało się bardziej dostępne dla nas, no bo mamy teraz wszyscy kamery w kieszeniach. I to się kojarzy z taką produkcją bardzo amatorską, ale na przykład w zeszłym roku powstał odcinek bardzo popularnego serialu Modern Family, nakręcony wyłącznie urządzeniami mobilnymi. To było oczywiście związane z fabułą. I chciałam zapytać, czy pan w swojej pracy zawodowej dokonuje takich prób korzystania na przykład z telefonu, czy takich urządzeń, powiedzmy, niekojarzonych z produkcją filmową, zawodowo? I drugie pytanie, czy gdyby ktoś z nas chciał zacząć tworzyć filmy, niekoniecznie fabularne, ale po prostu zacząć kręcić nawet proste ujęcia, właśnie telefonem, bo takie narzędzie mamy, o czym myśleć na początku, czym się kierować, jakie zasady powinny nami kierować? No, zapraszam na plenery nasze, bo to jest, tam przyjeżdżają, bo wie pani, to jest nawet nie na wykład, to jest to, co pani zadała mi pytanie, to jest opowieść na spotkanie dłuższe i no, słuchajcie, no, drogówka Smarzowskiego była zrobiona praktycznie na telefonach komórkowych, więc odpowiedź jest bardzo prosta. Narzędzie nie decyduje o jakości opowiadania. Wręcz odwrotnie, jest taki głupkowaty moim zdaniem trend. Moi koledzy bardzo często wprowadzają tak zwane ziarno, które kiedyś mieliśmy w negatywie filmowym, które, wie pani, w normalnej taśmie nie istnieje. A ja staram się śledzić inne rzeczy. To nie jest akurat historia z mojego planu. To świętej pamięci ptak, który umarł 2 tygodnie temu. Opowiedział mi anegdotę i to jest dokładnie przykład, jak technika wpływa na język, jak może wpłynąć na język opowiadania. On robił testy z takim nowym aparatem Alpha 7 Sony, który ma nadzwyczajną czułość 50 tysięcy ISO i miał robić film w Afryce z też świętej, o Boże, wszyscy umarli, świętej pamięci Krzysiem Krause i robił próby z murzynką i jak potem oglądał na ekranie bardzo, bardzo ciemnych warunkach oświetleniowych, pomyślał, co się stało z jej oczami. Nic się nie stało. Było tak ciemno, że źrenica się powiększyła jej oka. Ja, normalnie, jak chcemy ten efekt thrillera osiągnąć na planie, wkraplamy aktorom atropinę, co jest groźna zdrowia i nienawidzą tego i przeważnie pozwalają. Ale to jest kompletnie inna sprawa. To było organiczne. Czyli wie pani, robienie filmów w takiej prawie ciemności, która nam pozwala jakąś niebywałą ilość, jakąś inną intymność na planie. Proszę panią, na planie robienie sceny erotycznej wygląda jak operacja na żywym organizmie. No. Stoją elektrycy, reżyser tego, a tutaj dziewczynka pod nimi z chłopczykiem się przytulają i całują. To jest jedna z najbardziej ohydnych momentów w naszej pracy, kiedy robimy sceny erotyczne, bo nam żal tych ludzi. No bo no, to są ludzie, no, mają swoje wady, budowy, no, też jakiś kod moralny, etyczny. No. To jest dramatycznie, no ale często takie sceny są potrzebne i trzeba je robić. I tu jest no dokładnie ten przykład. Wie pani, w momencie, gdy pani ma tę małą kamerę, to jej intymność, to, że pani może włożyć między dwie osoby bardzo blisko, skraca się odległość. Normalnej zawodowej kamery pani nie włoży. Ja w filmie Natalii Portman, oprócz dwóch kamer takich dużych zawodowych, wziąłem taką kamerę, już w tej chwili jest jej nowszej model, Blackmagic Pocket, który jest aparatem fotograficznym tej wielkości i ta kamera pozwalała na przykład dawać chłopcom, którzy uciekali, biegli z tą kamerą, bijatyka tych chłopaków. Ja mogłem, oni się tłukli, znaczy udawali, że się tłukli oczywiście. Mogłem włożyć tą kamerę między nich. Nie trzeba było robić tych wielkich inscenizacji, bo to przecież robienie tego typu scen to są zawsze oszustwa. No, przecież nie, ani nikogo nie zabijamy, ani naprawdę się nie bijemy i tak dalej, i tak dalej. Wręcz odwrotnie, właśnie pilnujemy, żeby się nic nie stało. A musimy zrobić tak, żeby wyglądało to naprawdę. Tutaj też jest to sprawa wizualnej dramaturgii, polegającej na tym, że przecież nie wystarczy sfotografować wypadku, wie pani. Ja mogę wziąć, postawić kamerę i jakiś pan stał z tyłu i wyciągnął kalasznikowa i do was zaczął strzelać. Ja tą scenę, jeżeli ona w telewizji świetnie funkcjonowała, ale w filmie fabularnym nie. W filmie fabularnym trzeba 1000 ujęć zrobić. Krew tryska, ludzie uciekają. To musi być niebywała montażowa. I znowu, to też odwołuje się do pewnego procesu psychologicznego, że wy siedzicie wygodnie w kinie i oglądacie coś na ekranie, ale w waszej głowie jest miliony podobnych scen w filmie, czyli wy w ogóle nie oczekujecie realizmu. Czy oczekujecie pewnego nadrealizmu, bo to macie wkute w waszą głowę. No tak jak sprawa stylistyczna w wypadku pisania. I my wykorzystujemy taki mechanizm, że jako ludzie kochamy mieć wszystko pod kontrolą.
Wie pan, jak nam się ucieka percepcyjnie coś, to zaczynamy się czuć niezaniepokojeni. Private Ryan, szeregowiec Ryan Spielberga jest dokładnie na tym zbudowany. Jakby pani pokazał tą scenę i dał pani długopis, i żeby pani otworzyła, co pani widziała, mogę się założyć za wszystkie pieniądze, że nie otworzy pani więcej z tej sceny niż 60% ujęć, ale i tak będzie pani geniuszem. Bo przeważnie ludzie pamiętają 40% z tego, co przed chwileczką zobaczyli. I to powoduje, że się tak angażujemy i wtedy takie narzędzia proste, szybkie, to nikt nie ma czasu. Pani, no jakość dużej kamery, no jak pani ma półsekundowe ujęcie, no ma czas ocenić jakość, no, bez znaczenia. Ja mam jeszcze takie pytanie dotyczące samego realizmu obrazu, może trochę związane z filmem Wołyń, o którym jest głośno, jeśli chodzi o... To też nie widziałem, ale te głosy, które idą, mówią, że jest to film bardzo mocny, zresztą sam Smarzowski jest mocny. Ja osobiście jeszcze jestem z takiego pokolenia, które oglądało Stawkę większą niż życie i tam jak była scena erotyczna ze Stanisławem Mikulskim, to po prostu gasło światło i wszyscy się musieli domyślać. Wspomniał pan profesor o szeregowcu Ryanie. Ja pamiętam zdjęcia oczywiście do Helikoptera w ogniu i do dekalogu. Natomiast czy operator dąży, czy dzisiaj operator ma dążyć do uzyskania takiego realizmu w kinie, że ten widz będzie zaszokowany krwią, zaszokowany filmem wysokiej rozdzielczości, który będzie pokazywał na przykład zbrodnie w sposób bardzo realistyczny, tak? Czy krótki film o zabijaniu, ta słynna scena przejmująca morderstwa, tak? Tego taksówkarza. Czy w tym kierunku dzisiaj idą operatorzy? Może tak to ujmę. Ja tego nie wiem, wie pan. Czy po prostu ja mogę tylko powiedzieć, jaki jest taki stan istniejący w tym mainstreamie hollywoodzkim. Ja przed miesiącem sam propozycję zrobić Mission Impossible, ale ja już nie chcę robić filmu, bo ja już wiem z góry, co bym tam musiał robić. No. To zawsze jest powtórka z powtórki i oczywiście o realizmie żadnej mowy nie ma, jeśli chodzi o sceny wypadków. Przeważnie mówię o mainstreamie amerykańskim. To jest zawsze nadrealizm. W filmie, który pan wspomniał, Helikopter w ogniu, co jest takim śmiesznym, zaprosiłem na premierę bardzo znanego gromowca i on wyszedł z tego kina i filmu i powiedział, prawdziwy, realistyczny obraz walk ulicznych. Słuchajcie, nie ma większego kłamstwa, jak to ten film. No. W naszym filmie, w związku z tym, że nasz format był panoramiczny, helikoptery letały na wysokości 40 metrów. To nie trzeba żadnego pistoletu, wystarczy kamień i można pilota zabić. No. Te helikoptery latają 400 metrów przynajmniej. To jest i tak to jest niebezpieczna wysokość. Do ludzi nigdy nikt nie strzela, jak to się nazywa, rakietnica, tak? RPG. Tak, RPG, granatnik. Ale jak strzelamy normalnymi kulami, to gwiźdźnie nic nie widać. No ale jak się strzela RPG, leci ognisty tego. Myśmy ciągle strzelali do ludzi, ci faceci tam z Delta Force, którzy byli naszymi konsultantami, rwali sobie włosy z głowy. No. Co to za idiotyzm, no. Także to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Ridley Scott miał zawsze, jak oni do niego przychodzili, mówi, no nie, tak się nie robi. On mówi, ale tak się robi w filmie za $1 000 000. Także miał bardzo dobrą odpowiedź na to wszystko. Wie pan, mówimy o wielkim artyście, o Smarzowskim i nie widziałem tego filmu, ale do tej pory co zrobił, udowodnił, że jest to absolutnie pierwsza liga i on wykorzystuje te elementy przemocy, okrucieństwa, tylko wtedy, kiedy one są naprawdę potrzebne. Kiedy on... To jest naprawdę jeden z większych polskich artystów filmu, jakich mieliśmy. Ja bardzo często namawiam i mogę taki przykład powiedzieć, że w wypadku filmu, o którym już tu wspomniałam, a to jest mój ostatni film, robiłem w Izraelu z Natalie Portman. Ona chciała mieć koniecznie taką scenę holokaustową. To był bardzo niskobudżetowy film w tej miejscowości, jak się nazywa, to jest, była polska miejscowość, teraz na Ukrainie, nieważne, ale wiem, że las się nazywał Sosenki.
zastrzelono całą społeczność żydowską z tej miejscowości i ona chciała, żebyśmy to zrobili. Ja wiedziałam, że za te pieniądze no nie ma sensu. I mój argument był zawsze taki. Słuchaj, ty przecież masz publiczność, która widziała już setki takich filmów. Oni mają to w głowach. Więc dużo lepsze jest sugerowanie czegoś, sprowokowanie ich do wytworzenia tego obrazu w głowach, pomimo, że go nie pokazujesz. Nie będę opowiadał, coś mi zrobili, jak to tego, bo to nie jest ważne. Ale tego się też nauczyłem od Kieślowskiego. Jak robiliśmy film Niebieski, to on powiedział nam takie zdanie, które było dla nas taką latarnią morską. On powiedział, słuchajcie, normalnie w tego typu filmie byłby monolog wewnętrzny bohaterki. W tym filmie, zresztą tak wam dla przypomnienia, na początku ginie mąż, dziecko, ma kochanka, to jest pierwszy akt, a w drugim akcie nic nie ma. Ona siedzi w kawiarni, pływa w basenie i to jest wszystko, co ona robi, także tam nie ma żadnego dramatu. A jednak widzowie siedzą i oglądają. On powiedział tak, zróbmy tak, że za pomocą obrazu i dźwięku zmusimy ludzi do budowania wewnętrznego monologu sami. Oni mają sobie wyobrazić, oni sami mają sobie zbudować jej monolog głową za pomocą tej prowokacji obrazu i muzyki, którą mamy. Zresztą no tak często z muzyką się dzieje. No. Nie wiem, czy to odpowiada na pana pytanie. Więc... Panie profesorze, Łukasz Kielban, mam pytanie zainspirowane tym hasłem brudnofilm, o którym wcześniej nie słyszałem i rozumiem, że nie znając za bardzo naszej pracy na YouTubie, nie będzie nam w stanie pan poradzić dokładnie, jak się przygotowywać do filmów, ale chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby podpatrzeć, jak to wygląda choćby na takim poziomie studenckim, jak się tacy początkujący filmowcy przygotowują jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, co może my możemy włożyć do naszej pracy, żeby ta praca szła nam lepiej albo żeby była bardziej przemyślana, mniej taka improwizacyjna i amatorska. Tak powiedziałem, no ja jestem tu, ja jestem tutaj uczniem, no, znaczy nie jestem uczniem, bo tylko przyjechałem na chwilę, ale no, nie potrafię odpowiedzieć na to takie pytanie, no bo to jest wasz świat, który na takich spotkaniach też dokonuje się wymiany i pomysłów i też weryfikacji różnych osiągnięć, czy też krytyki tych osiągnięć. Ja mam niewątpliwe uczucie, że ta część obrazowa, uzupełniając literaturę, tylko ją może wzmocnić. Że budowanie jakichś nowych formatów na tym przecięciu jest bardzo ciekawe i na to namawiam. Na to namawiam, bo może już niedosłownie tak się kiedyś mówiło, że jeden obraz jest mocniejszy od tysiąca słów. Może to w wielu wypadkach to się już zdewaluowało. Bo my jesteśmy zwierzyną łowną, chodząc na ulicach naszych miast, mieszkań, otoczeni jesteśmy ekranami. Te ekrany nas zżerają, atakują ze wszech stron. Ja myślę, że człowiek sprzed 300-400 lat, jak wszedł na ulicę współczesnego miasta, to lekko by zwariował, gdyby to oglądał te wszystkie billboardy, telewizory, telefony komórkowe, tablety, to wszystko, co wy macie przed sobą. No ja pamiętam epokę, co pomogłem zresztą Natalii Portman, bo ona miała taką scenę, że się idzie i rodzina idzie i dzwoni z Jerozolimy do Tel Awiwu. I, no i zaczęli robić to, że się wykręca tego. Gdzie się wykręca? Dzwoniło się do centrali, zamawiało i się godzinę czekało, no, żeby było jakiekolwiek połączenie. No, taka jest realność z lat 50., a nie... Czyli też jakby patrząc z punktu mojego widza, mojego życia, że tak się wszystko 100% zmieniło, naprawdę, w sposób tak nieprawdopodobnie dynamiczny i tak szybki, a ja uważam, że ostatnio wszystko nabrało przyspieszenia, to wy, którzy jesteście dostarczycielem kontentu, powinniście być szczególnie wrażliwi na to, co za rogiem, na te technologie, które się pojawiają, na te możliwości, które się pojawiają, bo to... Często jest tak, że pojawia się jakaś technologia i nie ma nic. W kino 3D nie zostało zabite przez to, że jest technologią złą. Ten poziom imersji był olbrzymi, tylko dlatego, że chcieli wydoić jak najwięcej pieniędzy. Przekładali jakiekolwiek głupkowate historie na 3D i ludzie po prostu odwrócili plecami. No.
Powstawały świetne filmy, ale no większość filmów w 3D było marnych. No i już ich nie ma, już zginęło, bo nie było kontentu przyzwoitego. Warto o tym pamiętać, że to, co jest jutro, to już się rodzi dzisiaj i się powinno rodzić w waszych głowach i mam nadzieję, że się rodzi, tylko będę tym dzielnie sekundował. A poza tym namawiam na interakcyjne spotkanie. Słuchajcie, interdyscyplinarność jest strasznie ważna. No, to jest spotykanie się z drugim artystą jest też atrakcyjne, o innej wrażliwości. Jeżeli piszecie, no spotkajcie się z jakimś operatorem, który fajnie kombinuje. Spróbujcie popytać, jak on by to sfilmował. Zróbcie. Ja na przykład będę miał wykład na temat tych plenerów i będę ich namawiał, że jak już muszą pić piwo i bankietować, co rozumiem, bo to muszą młodzi ludzie robić, to niech przy okazji się filmują, niech robią takie previs party. No. To będzie, nie będzie film dokumentalny, ale już się nauczą, no, jak dialogi wyglądają, jak operować narzędziami, jak nagrywać dźwięki. To wszystko są rzeczy bardzo skomplikowane. My mamy, jeśli chodzi o młode kino, mamy fantastyczne często osiągnięcia obrazowe, fatalny dźwięk, fatalny. Co szczególnie dla mnie jest dotkliwe. Jeśli pan pozwoli, to jeszcze bardzo chętnie bym wrócił do tego, o czym pan wspominał wcześniej, o tej krzywej dramaturgii obrazu i słowa. Czy uważa pan, że te same zasady są dzisiaj tak samo aktualne, biorąc pod uwagę, że wiele badań pokazuje, że już ludzie jednak troszeczkę inaczej konsumują wszelkie treści, które ich otaczają i są mniej cierpliwi i mamy z tym też duży problem. Czy te krzywe w takim razie powinny ulec jakiejś modyfikacji, a jeśli tak, to jakiej? Znaczy, tak jak mówię, no nie jestem w stanie temu odpowiedzieć, ale uważam, że generalnie no, coś, co się nazywa poziomem niecierpliwości, no, potwornie wzrosło w ciągu ostatnich lat. Nie mamy cierpliwości na nic już w tej chwili. Dlatego znaczy, na tym polega też zwycięstwo. Może inaczej. Powinniście mieć absolutnie świadomość tego, o czym się bardzo rzadko mówi i pisze, że nie ma takiego monopolu na świecie, w żadnej dziedzinie gospodarki, jak jest w filmie, rozrywce i w komputerach. To jest wszystko w rękach amerykańskich tak naprawdę. I to, no, jeśli chodzi o film, to jest do 90% rynku światowego. To jest praktycznie monopol. Czyli mając to zaplecze językowe olbrzymie, które oni mają, mając to zaplecze promocyjne, budżet takich filmów dużych amerykańskich, promocyjny często jest większy niż produkcyjny. Czyli wy walczycie z Goliatem, robiąc cokolwiek, gdziekolwiek macie pewną przewagę w tym, że waszą publiczność jest językowo jednorodna i oczywiście jest taki trend, żeby odchodzić od tego, co jest, no właśnie, takie niby uniwersalne i za oceanem i ludzie szukają lokalności. Na pewno jest to szalenie ważnym elementem i na pewno on bardzo pomaga, ale utrudnia przejście do większej skali. I ja uważam, że takim zadaniem jest to, co zauważacie zresztą. Często jest to tandetne, że są artyści, którzy marny jest ten content, co dostarczają, ale się świetnie sprzedają. Ja robię wykłady w różnych szkołach, głównie zachodnioeuropejskich, filmowych, od stanu wojennego praktycznie, bo nie miałem pieniędzy i musiałem coś zarabiać, więc zacząłem wykładać. No, miałem tydzień wykładów i po 2 godzinach skończyły mi się notatki. Spłaciłem się, bo nie wiedziałem, co dać. Wtedy mi przydał się Zanussi, który powiedział, Sławek, to takie proste, to przypomniałem sobie, takie proste wykładać. Ty musisz udowodnić, że student jest głupszy od ciebie. Zadałem pytanie, już byłem w domu. Jakoś przebrnąłem ten pierwszy tydzień. Ale nie o tym historia. Historia o tym, że ja dla swoich potrzeb robię notatki, przez to wie pan, no, ponad 30 lat. I zaznaczam, kto z tych moich studentów zrobił jako karierę pierwszą. I nie odznaczam tych, którzy są najbardziej wrażliwi. Nie, wie pan, tych, co wiedzą, jak pociągać sznurki, jak uruchamiać innych. Ci robią karierę jako pierwsi. My tracimy po drodze przez system selekcji. Ja mówię o filmie oczywiście. Tysiące fantastycznych talentów. Taką barierą jest debiut. Wie pan, jeżeli ktoś stara się ten debiut lata, bo to nie jest tak, że pan dostanie pieniądze. I potem pan robi ten film i ten film jest zły, no to musi pan się starać kolejne ileś tam lat, no, ale życie jest silniejsze, jest jakaś rodzina, jakieś dzieci, wie pan. No. Także bardzo wiele ludzi się traci po drodze przez, no, też zły system.
ten autobus, o którym wam pokazywałem, jest zbudowany w tym celu, że politycznie ta ilość pieniędzy, które są na rynku, jest określona dla debiutantów, dla filmy dla debiutantów. Ona się na pewno nie zmieni. Jedyną możliwością, że więcej film powstanie, wydać je lepiej. I ten autobus ma temu służyć. Że więcej młodych ludzi może dzięki takiemu nowemu modelowi produkcji zrobić filmy. I teraz przekładając na wasze podwórko, wy utrwalacie, wy dopiero przebijacie się, utrwalacie. To jest tak dokładnie jak ja przejeżdżam przez Wisłę i wychodzę ze studia na Chełmskiej i wchodzę do CG Projekt, gdzie robię Wiedźmina, to tak jakbym pierwszą klasą poleciał do Los Angeles. Oni produkują filmy tak jak film fabularny, bo przecież oni muszą mieć i kostiumu, departament kostiumu, scenografii, to wszystko jest tam dokładnie to samo, ale oni odrzucają wszystkie głupoty. Oni oczyścili, bo wie pan, wystartowali później, mogli to przefiltrować. Dużo łatwiej zbudować coś od nowa, mądrze, niż naprawiać. Naprawiać jest strasznie ciężko. Bo my jako gatunek, jako ludzie akceptujemy bardzo szybko nowości pod warunkiem, że to nie zmienia naszych przyzwyczajeń. I to pod warunkiem jest kłodą pod nogi. Powstają nowe zawody w filmie, ale stare nie znikają, niepotrzebne. No. Wie pan, co robi kostiumolog w współczesnym filmie? Dostaje pieniądze za 3 miesiące pracy, czy tam za 2 miesiące. Wchodzi do aktora do domu i mówi, no tej sceny będziesz nosił te dżinsy, jego dżinsy i tą koszulę, a do tej sceny tą sukienkę i to. No i to jest koniec jej pracy. No, no bo jest w siatce płac. No. Nikt chce tych biednych kobiet, znaczy biednych, no, dobrze na świecie jest oczywiście, bo potem one nie opiekują się tym kostiumami, jest garderobiana. No. No, one nie piorą tego, one tylko pokazały palcem, co trzeba nosić. No i taki zawód jest. No. No długo by ty mówisz, no o filmie mogę mówić godzinami, no tydzień. Nie, to dobrze, o to chodzi. Sprawę. Jeszcze tylko dopytam do tego, czy biorąc pod uwagę, że faktycznie ta niecierpliwość widza jest troszeczkę inna, czy pod tym kątem, tak jak obserwuje pan swój własny warsztat, on się zmienił? Czy pan się dostosowuje do tego? Nie chcę tego spłycać, że robi pan bardziej dynamiczne ujęcia, ale czy zauważa pan coś takiego u siebie, że pan trochę się zmienił pod tym względem? Wie pan, ja robię takie specyficzne, to są różne rzeczy. Ten plenery, które robię, no to jest duże przedsięwzięcie i my tylko staramy się to organizacyjnie ująć, ciekawych wykładowców, zdobywców Oscara i tak dalej. Mam naprawdę świetnych ludzi i to nie tylko tych, którzy są wielkimi nazwiskami, ale tych, którzy jako młodzi już coś osiągnęli i potrafią o tym mówić, bo to też jest tak, że do mnie przyjeżdża czasami Neil Corbul, który jest numer jeden, jeśli chodzi o specjalne efekty, no ale Neil Corbul, jak mu mówię, żeby zrobił wykład, to robi inwentarz swojego sprzętu, że tu ma maszynę do dymu, a tu ma taki karabin, którym strzela i tak dalej. Nie potrafi opowiadać o swoich tego. Więc to też jest ważne, żeby mieć wykładowcę, który potrafi jakoś opowiedzieć, potrafi się przebić przez... No, jakieś pedagogiczne zdolności są potrzebne. Natomiast ja robię takie warsztaty, które trwają tydzień. Biorę film, do którego robiłem zdjęcia jakieś, posyłam studentom scenariusz i przez tydzień robimy ten film na nowo bez techniki, bo technika jest bałaganem i zabiera dużo czasu. Czyli oni za pomocą aktorów inscenizują wszystkie, nie wszystkie, najważniejsze sceny z filmu, bo chodzi o to, żeby ogarnąć całość. Początek jest inny, środek inny, główny plot, subploty, czyli główny wątek opowiadania i wątki poboczne, to wszystko to ma swoją rolę i swoją funkcję i tak dalej, i pewne relacje trzeba utrwalić. Czyli oni w takim pigułce robią coś i warunek jest, że muszą zrobić to na nowo. To znaczy ja im nie pozwalę niczego kopiować. Ja mówię, no przecież to już zrobiliśmy, no zróbcie to inaczej. No. Oni muszą wymyślić inne przesłanie, muszą też inny styl zastosować tego filmu i nie robiąc technicznie obrazku, muszą umieć o nich opowiedzieć, bo na tym polega praca na planie fabularnym w przeciwieństwie dokumentalnego, że ja przychodząc na plan muszę mieć w głowie już tą wizję. Oczywiście ja muszę też być gotowy ją zrewidować z reżyserem, ale zazwyczaj to zaczyna to ustalanie zaczyna się przed filmem. Jakieś próby robimy i tak dalej, i tak dalej. A potem jestem odpowiedzialny nie tylko za to, żeby to było ładnie, ale też, żeby było szybko. Znaczy, wie pan, no w Los Angeles nic nie powiedzieć, że jest ładnie. Ma być szybko. Szybko. Tak, wie pan, jak jest wolno, to goodbye.
Ja mam jeszcze pytanie. Czy jest jakiś film, biorąc pod uwagę te przysłowiowe gadające głowy, tak, o których rozmawialiśmy, że tutaj to zbliżenie bardzo dużo pomaga, no i oczywiście aktor, który jest w stanie nawiązać tą relację z widzem. Czy jest jakiś film, który by pokazywał najlepiej to, jak właśnie to powiększenie gra, jak aktor gra, który sprawiłby, że będzie dla nas wszystkich, którzy tutaj siedzimy, najlepszą inspiracją do tego, żeby zobaczyć, jak to się robi. Nie przychodzi mi do głowy, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć, czy jest taki film, który jest elementarzem, ale wie pan, no wszystko, co jest elementarzem, z kolei zatraca banał. No. Znaczy, jest interesujące obserwowanie. Często jest tak, że jakiś film nam się podoba i potem idziemy do parę lat później na inny film i nagle widzimy, że tam jest jakaś relacja. W moim życiu takim relacją było Podwójne życie Weroniki i później, parę lat później, zrobiony film Amelia, Jean-Pierre Jeunet. To niewątpliwie artysta, który się inspirował Podwójnym życiem Weroniki. To nie jest żaden plagiat, żadna kradzież intelektualna. To jest tak właśnie w dobrym tego słowa pojęciu inspiracja. Jakby on, Amelia jest jakby drugim wcieleniem, potrójnym życiem Weroniki. No. Teraz mi przyszło do głowy, że tak można by to zatytułować. I jednocześnie, co bardzo jest interesujące, bo no już nie w tej chwili, ale w tym czasie, on zastosował taki bałagan językowy. Tam ma pan i voice-over, i wewnętrzny monolog, i ma pan syntetyczny montaż, ma pan grafikę na ekranie, ma pan obrazki, które mówią tego, ma pan cytaty z telewizji. To się po prostu wydaje się, że to jest bałaganem. Teraz patrząc na tradycyjny format scenariusza, to gdyby ten scenariusz ktoś zapisał, to by każdy redaktor, każda komisja by go odrzuciła, bo on by musiał mieć 300-400 stron. No my wiemy, że w takim typowym skryptorze scenariusz typowy, no to też wie pan, tak się liczy, jedna strona, jedna minuta. W takim typowym skryptorze no scenariusz nie ma przekroczyć 120 stron. Czyli jak ci, co czytają, jak widzą, że jest tak, no to wyrzucają, no po prostu, no bo po co mam się męczyć, jak to z góry wiadomo, że to jest tego. No tutaj się okazało, że się udaje. Dlaczego mówię o tym filmie na pana pytanie? Że lepiej się uczyć na tym, co jest bardziej skomplikowane i zastanawiać się, dlaczego to funkcjonuje, no, ale żeby zrozumieć. Czy ja robię tak, ja w ogóle mało oglądam filmów, ale jak mi się coś podoba, to potrafię oglądać 5 albo 6 razy. Znaczy ja chcę dociec, jak to było na planie, wie pan, jakby wyobrazić sobie. Ja panu powiem taki przykład filmu, który bardzo kocham, starych już filmów, wie pan, no, mam to w głowie, tak często wykładam na ten temat. Milczenie owiec. Widzieliście, czy jesteś za młodzi na to? Widzieliście. Milczenie owiec jest filmem, który nie dało mi spokoju, bo to jest wspaniały film, wspaniała historia, no niewiele intensywna. Ale tam jest taki mechanizm, który dopiero zrozumiałem za trzecim oglądnięciem, że jakby przesłaniem tego filmu jest metamorfoza, bo tam jest zarówno ta dziewczynka, która była no, ze wsi, która się przekształca pod wpływem tego mordercy w świetnego agenta FBI. Mamy tego mordercę, który chce być kobietą i ubiera się w skórę, go zabijał tego. I tam jest taki motyw, który w ogóle nie jest częścią tego filmu. Tam są takie biologiczne ujęcia, jak z larwy rodzi się ćma. Zresztą on wtykał ten morderca. I on pokazuje te ujęcia. Wychodząc z kina, my o tym nie pamiętamy, ale one tam są. Dlaczego o tym powiadam? Bo takie, tego typu ujęcia, tego typu wtręty, ja to nazywam techniką establishingu, ale w moim rozumieniu, bo te ujęcia działają na naszą podświadomość. Znaczy, jak pan wychodzi z kina, jak pan opowiadał treść, to pan o tych ujęciach nie będzie opowiadał. Natomiast one w kinie oddziałują na coś, co zostaje i nadają temu intensywność. Przez całe wracając do tej Amelii, no całe wewnętrzne życie tej Amelii jest opisane przez ten bałagan obrazów, to co ją atakuje. Ona jest w niewoli swojej samotności i zbudowała świat wokół niej, który żyje. No. Także warto takie rzeczy analizować, czyli podoba się panu, kocha pan ten film. No. No to ciekawe jest pójść jeszcze raz zobaczyć, jeżeli pana interesuje film w ogóle, bo przeważnie, wie pan, oglądamy, przeżywamy coś i zapominamy o tym. No mnie chociażby no, warsztatowo interesuje, jest to mój zawód, więc czasami z jakiegoś powodu, znaczy z tego prostego powodu oglądam coś 2-3 razy,
A Amelię to widziałem chyba z 10. No. Dziękuję. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Ja muszę do Warszawy. Jest, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. To bardzo miło, naprawdę. Dziękuję. Świetnie zagraliście w filmie.